Po prawie 30 latach dodatkowe połączenie kolejowe pomiędzy Katowicami a Gliwicami zostanie przywrócone. PKP PLK podpisały umowę na realizację projektu reaktywującego linię 141. Inwestycja ma polepszyć komunikację zwłaszcza mieszkańców Rudy Śląskiej i Zabrza, którzy zyskają alternatywne połączenie kolejowe. Inwestycja ma trwać 5 lat, jednak czy po jej ukończeniu nowe przystanki będą wykorzystane? Karolina Komanda sprawdzała dziś, czy nowe stacje nie podzielą losu czterech katowickich przystanków, na które rok od zamknięcia przebudowy wciąż nie przyjeżdżają pociągi. Prawdziwy renesans rudzkich przystanków kolejowych. Po blisko 30 latach i inwestycji o wartości 350 milionów złotych już w 2029 roku mogą pojawić się tutaj pociągi inne niż te towarowe. PKP PLK planują reaktywację linii 141, która została zamknięta pod koniec ubiegłego wieku. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Linia zostanie wzbogacona o łącznie 7 przystanków, dzięki którym zwiększy się dostęp do kolei, głównie dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Po przebudowie 20 km linii kolejowej pociągi będą mogły na niej uzyskiwać prędkość do 120 km na godzinę. Co znacznie skróci czas podróży między Gliwicami a Katowicami. Odnowiona linia ma także ułatwić dostęp do kolei mieszkańcom Rudy Śląskiej, a także Zabrza, a przystanki w rudzkich Bielszowicach, Kochłowicach, Halębie i Wirku mają stać się alternatywą dla linii S1, która jest prowadzona z Gliwic do Częstochowy, m.in. przez Rudę Śląską Hebzię. To jest główna, najważniejsza linia w siatce połączeń kolei śląskich. Pociągi w godzinach szczytu porannego, popołudniowego są pełne, no i każda alternatywa dla tego połączenia będzie cenna. Pomysł przywrócenia linii 141 łączy się z trwającą już inwestycją drogową w Rudzie Śląskiej. Budowana trasa NS, która ma połączyć drogową trasę średnicową z autostradą A4, znacząco odciąży ruch w mieście. Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na budowę odcinka w południowej części miasta, a ten wpłynie na ruch w okolicy nowych przystanków kolejowych. Kolejny odcinek, czyli od ulicy Bielszowickiej aż do węzła na A4, właśnie nad torami kolejowymi, o których mówimy, nad linią 141. I wykonanie tej NS-ki jest też strategiczną sprawą dla całego tutaj regionu, no bo ono bezkolizyjnie przeniesie ruch samochodowy nad tymi torami. Jednak czy ruch kolejowy będzie, to już zależy od przewoźnika. To nie pierwsza tak duża inwestycja kolejowa w regionie. W ubiegłym roku zostały oddane do użytku 4 przystanki kolejowe w Katowicach. Mimo że w listopadzie minie rok od zakończenia prac o wartości 9 milionów złotych, to przystanki wciąż stoją puste. Przystanki są dostępne dla podróżnych. Wyposażone są w wiaty, ławki, oświetlenie, tablice informacyjne. Przystanki mogłyby być wykorzystywane przez przewoźników, natomiast decyzję o liczbie i miejscu zatrzymań podejmuje przewoźnik. Ten komentować sytuacji jednak nie chce. Realizacja programu Kolej Plus ma trwać 5 lat. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała już umowę na budowę alternatywnego połączenia kolejowego. Wykonawcą została firma Torkol.